Cześć, Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii Life is Strange True Colors z dodatkiem Wavelength. Z testem już tutaj mamy wszystko ogarnięte, audycja zrobiona, sklep ogarnięty. I cóż, możemy po raz pierwszy chyba zamknąć studio i zadzwonimy do Gabe'a. Gabe, listen. I want to drink until I can't feel feelings. Think you can help me out? I'll be right there. O matko, najgorzej to później kolejny poranek. Zawsze, zawsze. Jak tylko chcesz wyjść z domu albo wyjdziesz, ktoś zaraz dzwoni i czegoś chce. Co jest? Rozumiem cię. Co to jest? Rozumiem cię, jasne. Wiem, jak przebiega ten okres w roku, gdy atakują cię te wspomnienia i zrobiłaś wszystko, by je uciszyć. Wiem, że oddałabyś wszystko, żeby przeżyć dzisiejszy dzień i nie myśleć o mnie, Arcadia Bay albo Chloe. Ale tak na zaś, jestem przy tobie i zawsze będę. Nieważne, jak kurewsko okropna jest zawsze ta noc, ani trochę nie jest mi przykro, że nadal jesteś częścią mojego życia. Wiem, że czujesz to samo, nawet jeśli okropnie ci idzie okazywanie tego. W każdym razie jestem w pobliżu i naprawdę przydałaby mi się odskocznia w formie gry. Tak bez ciśnienia. Ale jak coś, jestem w pobliżu. Majki. Oh, fuck. Wiemy, który Majki. Majki. No Majki pojawia się dopiero tutaj, w tym dodatku. Ja wcześniej Majkiego jakoś, że tak powiem, nie kojarzę. Będzie rozgrywka? Chyba tak. Really glad we could hang out tonight. Like I said, this time of year for me, it's... Well, you know. Yeah. Damn. Why am I such a downer? Come on. Let's see what monsters and trickery you have planned for Elamond to breeze past this week. You're on. I just need to do a few things to get set up. Okay. Where were we? Dobra, to może tutaj po kolei. Haven't gotten much use out of the screen in our virtual campaign. But I like having it around. Okay. If I died tomorrow, this notebook would be the most comprehensive and confusing record of my life. I need to check my notes. Hey, take your time. We playing or not? Shh, Wells is coming. Penis! I think Chloe and Rachel are playing their own game. No. No. Pass me the nerd dice. The what? Pass me the D20, D10, and D4, please. Sure thing. I'm gonna bash this Hydra's head in with its other heads. You got this. Everything okay? Oh, swoją ciąg dalszy. Just some memories. Good memory or bad memory? Is there a difference? I know what you mean. Sometimes the most painful memories are from before all this shit went down. I wasted so much time being jealous of Chloe and Rachel. Whatever they had, I thought it was perfect. And now? I feel so fucking guilty that I spent even one second being anything but appreciative that they were in my life. You really think you did anything wrong? You were a kid. They didn't deserve my jealousy. They deserved so much better. Look, Steph, what you're feeling... I'm fine. Come on, let's keep playing. The courageous and heroic warrior. Elamon. Ja nigdy nie umiałam wymyślać imion postaciom. I believe Elamon was about to enter the laboratory's engine room. Sounds right.
Chloe and I weren't best friends or anything. But she was there for me when it mattered. She wasn't afraid of anything. Same for Rachel. She always said Chloe saved her life. But I'm pretty sure that went both ways. And if she could have, I know Chloe would have stopped at nothing to save Rachel. Because that's how strong she was. Rest in peace, Chloe. Rest in peace, Rachel. Fuck, I'm sorry. This was a bad idea. It's cool. We can stop. Yeah. No. I don't know. I was hiding in the back, you know? I was supposed to speak after you, but I realized that if I stood up there, I'd have to look at everyone. Chloe's mom, Rachel's parents, half the town. There was no way. So I bailed. I understood. Everyone did. I don't understand how you did it. Me neither. I just kinda did. When I think about Chloe and Rachel, my whole grip on reality falls away. The people I care about, the stuff I like, how can any of it matter? What kind of world is it that lets that shit happen? I'll let you know if I figure it out. You know we don't have to keep playing. Let's try. W ogóle weźcie mi przypomnijcie, jak się skończyła historia Chloe i Rachel z Before the Storm. Bo właśnie teraz usiłuję sobie przypomnieć i za groma nie mogę. Nie wiem, co tam było. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach. Dobrze, tutaj jeszcze nie patrzyliśmy. Notatki patrzyliśmy, to też. Jeszcze zostaje mapa. Dobra, może najpierw kostki. Make all the plans you want. In the end, the dice decide. Let's see what horrible surprises are in store for you in the next room. Bring it on. And that's minus 5 HP. Oh, come on. How is your GMing even more devious from Seattle? Must be the rain. Hey, listen. Seattle wiecznie pada. You know next week is the... Well, it's the thing. 1 year. I was thinking... Why don't you come? It'll be... Well, you know... It'll be fucking horrible, but maybe a little less horrible if we're both there? Yeah, that sounds good. Why are you doing this? I said we could stop. No, I mean, why are you doing this? I ghosted you, again. When I ghost people, they go away, that's how it works. But you didn't. Why? What do you think? Because I'm such a car wreck of a person, you can't look away even if you want to. Is that really what you think? Fuck. Steph, I've taken a lot of shit from you over the years, but this... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. That's it. It's pretty fucking dumb of me, huh? Mikey,
I'm so sorry. I know you are. It's not just you. If it makes you feel any better. I do this shit to everyone. It doesn't. But continue. Ever since Arcadia Bay, it's like the moment I start to care about someone or some place, that's it. It's a matter of time before I find something wrong. And I'm out. Maybe that's okay. Maybe being a flaky, lesbian, punk nerd is your destiny. Like Elamon, adventure will always find you. I never thought of it that way. Hey, that's why I'm here. I don't deserve you as a best friend. But I promise I'll do better. Because the truth is, I need you too. Now will you quit stalling and take your damn turn? Just because Elamon's totally screwed doesn't mean you get to distract me all night. He is? I think you're forgetting about the protection amulet I got off that Cyclops last session. I don't forget anything, and don't think I don't have any Halloween surprises planned for you. Ooh, spooky. No, takie trudne tematy tutaj nam naszły, nie? Jej, już święta. Okay, we've had no calls in the past hour, which means you're all either partying or sleeping. Both of which I respect. I gotta say though, if you haven't tried spending New Year's Eve locked in a small room talking to yourself, I highly recommend it. Honestly. I might do this every year. Hey there, you're live on KRCT and I'm not alone in the universe. Who's this? Hey, it's Gabe. It's everyone's favorite bartender. So, what are your resolutions and how many of you already broken? Yeah, I was actually hoping to get your take on one of them. Great. Let me throw in a song and then call you. No, I meant... I called the show so I could talk to the psychic. Oh. Zapytał o Alex? All right. What's on your mind? There's someone in my family who might be totally alone right now. I've been thinking of reaching out to her. The thing is, it's been 7 years, and all that time I never got in touch. Maybe you weren't ready yet. Maybe if you had, it wouldn't have helped either of you. No, look, the truth is, I'm terrified of talking to her. I don't know what she's been through. I don't even know if she's okay. I'm freaking out that she hates me, and honestly, I bet I could handle that if I knew it was coming. So, I'm calling you to ask, what's gonna happen if I contact her? What's she gonna say? You know I'm not actually psychic, right? Shh, don't ruin it. Okay, give me a second. Mm-hmm. Huh? You might not like what I'm seeing. Really? Co w inaczej te liczby odczytuje, what would be no? Tough for Gabe, but in a good way. You call her up, and it goes even better than you could have imagined. Both of you are a lot more mature now.
It's so much easier to communicate, to be honest, and get along. And you can't believe what a cool person she is. Why is this bad? Because even while you're laughing and chatting, you feel heavier. You feel the weight of someone depending on you. So you rise to the challenge and learn to be responsible. You answer all her emails, reply to all her texts. You start using a calendar so you never forget a weekly phone call. Charlotte thinks it's hot. But honestly, it sucks. You miss your total free time, and it scares the crap out of you how much you care about her. But it also feels right. And there's no question that you want to be there for her for the rest of your life. Thanks. Thank you for calling. How's the station? You lonely over there? Honestly, no. Things are pretty great. Okay. Then I'll see you. Fajne tutaj takie nawiązanie, muszę przyznać. Read ads, play songs, take calls. I'm a fully automated DJ. Jakieś akcenty świąteczne? Halo, tu, tu, tu. Dobra, lista zadań, to co zwykle. Last show of 2018. I know I say this every New Year's, but this was a fucking crazy year. Ale nie chcę sobie nawet pomyśleć, co ja na koniec tego roku powiem. Dobrze, dwa telefony, reklamuj trzy rzeczy. Dobrze, wróć z tego. O, mamy nowe lafiryndy, że tak powiem. Dobra, ty jesteś na tak. Nie. Ciekawa. Nie. Patrzę dzisiaj tylko wyłącznie na zdjęcia. Nie. 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 That's as good a sign as any. Time to say goodbye to this app. Zdecydowanie. O, Gabe do nas pisał. Co tam, ziom? A, piknik w listopadzie? Ciekawe. Kim jest Izzy? Hej, dotarłam bezpiecznie do domu. Myślę, że lepiej byłoby, gdybym zablokowała twój numer. A, to jest ta, dobra, okej. Ta od naszego zespołu chyba. Dobra. Eta do nas pisał? Okej. Dobra, o, Majki też pisał. Czy Majki chce do nas tutaj dołączyć? Swedro, jak życie w tej dziurze, ale myślę, że o przeprowadzce. Nie wiem, na razie nie, Haven jest spoko, nie widzę się tu na emeryturce, ale na razie jest naprawdę w porządku. Kojarzysz, jak w grach, horrorach zawsze jest bezpieczny pokój, w którym potwory nie mogą cię dopaść? Możesz się tam wyleczyć i uzupełnić amunicję, zanim wrócisz do rozwalania czaszek zombiakom? Muszę wierzyć cię na słowo, to nie mój gatunek gier. Więc myślę, że Haven Springs to mój bezpieczny pokój. Podleczyć się, uzupełnić zapasy i wracać do tego niebezpiecznego świata. Powodzenia w leczeniu, chciałbym potem być pierwszym zombiakiem na twojej drodze. Czyk bum, dobra. A, i tutaj nasza grupka. A, to są grudniowe wiadomości. Dobra, to jest ten. To nie. Kto porysował stojak laserdisk? Kto porysował stojak? Nie śmiałbym. Nie jestem zła, to przekomiczne. A co tam pisze? Pokażę ci następnym razem, jak padniesz do sklepu. To jest cudowne. Właśnie to zauważyłam i prawie posikałem się ze śmiechu. Tylko zastanawiam się, komu pogratulować tej pięknej roboty. Mi na pewno nie. Wiesz, że chętnie bym się z tym obnosił. Posprzątając wiele graffiti na szlaka, umarłbym z poczucia winy. Szer, coś podejrzanie milczysz. Nie żyje laserowa kaczka. Okej. Okay. To już mamy wszystko? Wszystko. Reklamy, spójrzmy. Co tym razem w reklamach? But my inner Billy Mays loves it. Ja jestem z tych, co mi się nie podoba. Dobra. Black Lantern 2019, impreza sylwestrowa, darmowy szampan, loteria z nagrodami. Ostatni czwartek każdego miesiąca, nowe browary umieszczone w naszych obrotowych kranach, promocje na drinki, wróć. Dobra, to możemy od razu sobie to przeczytać, jak ja to zatrybiłam.
Tak? KRCT is brought to you by the Black Lantern, where at this very moment, there's a New Year's rager brewing. You still have time to win one of the raffle prizes donated by local artisans. Also, Tap Out Night is the last Thursday of every month. The Lantern offers drink specials so you can try all the new arrivals without breaking the bank. Happy New Year from the Black Lantern, the beer-scented heart of Haven Springs. All right, Gabe. What did you leave out there for? Okay. Tu był czas do pracy. Patrzyłeś może ostatnio po drzwiach ściele sklepu, szukając, nie wiem, niespodzianek pozostawionych pod nimi przez twoich kochających, wspierających kumpli? Co zrobiliście? Wyluzuj, będzie fajnie. Dobra, teraz naprawdę się boję. Okej, czyli trzeba byłoby wyjść i sprawdzić, nie? Dobra, to na razie nie mam co patrzeć, wyjdźmy stąd. Zobaczmy, jak teraz sklep w ogóle wygląda. Od razu zobaczymy też, jakie mamy zadania. I może w końcu znajdziemy kotka. Tym razem w sumie jesteśmy mniej podrapane, nie? What could fit under the front door? Maybe concert tickets? Szukam kotka i nie widzę. Dobra, co tu mamy? Przygotuj zestawienie wyników gry w piłkarzyki, posłuchaj swojej ukończonej piosenki. Piosenkę ukończyłeś. Matko, jakiś ty tutaj trochę syf zrobiłaś, wiesz? Dobra, o, drapak. Valkyrie only uses this when I'm not looking. Which doesn't hurt my feelings whatsoever. Typowa. Valkyrie better be grateful. This cost me $3. Dobra, tu coś nowego mamy. Dystrybutor wody był. Dodajemy coś do rysunku. Nothing quite like being artistically shown up by a 10-year-old to start your year off right. Mam rozumieć, że on to tylko te czerwone dodaje. Dobra. O, koszulki tu się pojawiły. Oh, dang. I'm gonna have to put another t-shirt order in. Guess I finally clicked with the customer base. Mikey's been sketching his favorite moment of each session. It's freaking great. Okay, let me think. Oh, I cast seismic projection. Let's see how a tsunami tastes. Fail. What? That's an 18 with +5 spell casting. Yes, and you just cast it underwater. So instead of saying seismic projection, you said blubption. Damn it. Coming up with crazy nonsense and then seeing Mikey bring it to life will never get old. His name is Alberon. Do not let his youth deceive you. Though he is barely 5 years old here, he has lived hundreds of years in other dimensions. He is known for ensnaring other young children and then harvesting them for his black magic. I think it's well past this kid's bedtime. Damn. Fiona and I never got to finish our campaign. Ja, to już było, akurat. A tam, mapa? When we started 9 months ago, I never imagined the campaign would be this long. Or this fun. Damn, Mikey. Alberon's second in command really tore Elamon up. And he's not even in the final room of the lab yet. Wytrzymałość, mgiełka, wojny na kolejne, pancerz na piersi unosi zniszczony. Łyżka tracenia arystokracji również zniszczona, koniec z przebywaniem. Użyto już amuletu łaski Holly. Okej. Okay. Dobra, tutaj to ich te ataki, atrybuty, to wszystko. A czemu tej mapy nie mogę przeczytać? O, dopiero mogę. Nie, to chciałam. I didn't need pro editing tools to get my song in good shape. Co to jest? Tu żyją artyści. Pod cała oferta zawsze za darmo możesz wygrywać do 5 godzin audio. Masz dostęp do swoich zarchiwizowanych treści w dowolnym momencie. I oferta pro. A, tak jakby chciała wrzucić tą swoją piosenkę. Tutaj.
Czarna bestia z Haven, fakty i mity. Autorca Jessica Martinez. Zazwyczaj nie wierzę w przesądy, powiedział doświadczony górnik Typhon Jim Williams, który świętował w październiku 10. rocznicę współpracy z firmą. Wiem jednak, co widziałem i nie było to naturalne. Zarówno młodzi, jak i starzy mieszkańcy Haven Resident znali opowieść o czarnej bestii, lokalnej legendzie posiadającej uzasadnione korzenie historyczne. Historia zaczęła się w lipcu 1944 roku po strasznym incydencie w Traveling Circus P. Auleya, kiedy Pantera zabiła co najmniej dwóch artystów przed ucieczką w góry. I chociaż Czarna Bestia była tematem wielu opowieści przy ognisku i na placach zabaw, to w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba przypadków zauważenia niebezpiecznego zwierzęcia na okolicznych zboczach górskich na tyle, by wzbudzić obawy. Ciekawe. Thanks for the heads up, Kasia. O, tutaj coś było nowego. Cóż, to mnie szykowało. Steph, spędziłam ostatnie 4 minuty śmiejąc się do rozpuku. Dobry Boże, pod jakim starym głazem znalazłeś tę płytę? Pewnie zechcesz poznać jej kontekst. Gdy byłam o wiele młodsza i odrobinę ładniejsza, Horacy Grassley zabujał się we mnie po uszy. Oczywiście czułam się zawstydzona. Przez wiele lat napisał do mnie setki piosenek, jednak w 1970 roku napisał cały pieprzony musical. Nigdy nie został nigdzie rozpowszechniony. Odegrał go raz w centrum rozrywkowym i samodzielnie sfinansował płytę oraz książki z zapisem nutowym, ale dzięki Bogu później odeszła w zapomnienie. Powiem ci, że to dziwne uczucie. Przez wiele lat ta płyta, ten musical, ten człowiek tak bardzo mnie wkurzały. Jednak po kilku dekadach mogę poczuć do nich odrobinę sympatii. Szkoda, że gdy byłam młodsza, nikt nie powiedział, że rzeczy, które najbardziej ranią, z czasem stają się bezzemne, podobnie jak ja. W sumie teraz ci o tym powiedziałam, więc to podobne uczucie. Dobra, a wróćmy jeszcze raz tu, bo mi się wydaje, że tam nie doczytałam. Nie, tutaj jest doczytane, okej. Dobra, wróć stąd. I teraz mapę. I'm still reeling over Elamon cooking and eating the kraken meat. Mikey is a monster. Elamon bursts into the undersea laboratory where he discovers the missing children, huddled together in fear. Called it. Okay, kiddos, you're safe. Elamon's here. Now, let's have a look around and see what this is all about. Roll for perception. Your orb of luminescence catches the glint of glass jars all along the walls. Inside... Ooh, let me guess. Pure innocence or laughter? Children's laughter. What? No, it's teeth. They're baby teeth. Oh. Ew. That last session was insane. But Elamon got fucked up. I'm worried he won't survive his final battle against the child god Alberon. I want to show Mikey how much this campaign has meant to me by giving him the epic finale he deserves. Should I let Elamon go down in a blaze of glory? Or should I nerf the baddie and give him more of a fighting chance? Better look at my notebook and decide how I want to set up this final battle. Okay, to spójrz. Time to write the last chapter. Dobra, no to wybierz. Alberon's second in command really tore Elamon up. And he's not even in the final room of the lab yet. No dobra, to już było. Może dajmy szansę. It wouldn't be fun if Alberon just steamrolled Mikey. I can level the playing field a bit. Okej, okay. Czy my tutaj wszystko już zrobiliśmy? Tutaj przy laptopie byłam. Gabe ran into a pole doing bike tricks to make me laugh. Mission accomplished. Danie Valkyrie, wow. Whoops. Haven't served Valkyrie her New Year's Eve treat yet. Łosoś! Tadeusz woli tuńczyka. W sumie łososia mu nigdy nie dawałam, bo sama go zjadam, ale tuńczyk... Only the best smoked salmon for my little... terror. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? Mhm, no tak. Coś tu nowego mamy, ulotki. Well, KRCT has officially got a new logo. By yours truly. Muzyka, którą wybierasz na okrągło, z równodozą głupot. No tak. Te reklamy, te telefony. Właśnie, jak nasze skupisko naklejek. Gotta keep the new hires in check. If we ever get new hires. Okej.
Uwaga dla personelu. Wszelkie potencjalne dodatki do skupiska naklejek muszą być przedłożone step do zatwierdzenia. Zostanie ocenie ogólnej zajebistości w porównaniu do zachowanych naklejek. No tak. Ona jest tutaj przecież szefem. O, teraz tutaj mamy tę piosenkę naszego autorsa. Dobra, czy ja tutaj już wszystko przyjrzałam? Tego chyba nie patrzyłam. The result of Wine Night with Charlotte, if memory serves. Okej. Przerobiły ten. Czy tu będzie coś nowego? Guess I could hang out here and ask myself if I'm going to the office party tonight. People here wear t-shirts in the winter and brag about not being cold. But those of us who've survived Seattle's death drizzle know better than to tempt the gods. Dokładnie. Gotta add the latest game. Dobra, to wpisz, ale bez rozgrywki, nie? Pomiń powtórkę, no to jest to samo, nie chcę tego samego robić, nie? Może tam są jakieś inne dialogi czy coś, ale... Closing out the year the same way I started it. No ale nieźle tutaj już rozegraliście. Patrzcie, tutaj mogę teraz wejść. Mnie tutaj jeszcze nie było. Manekin stanął! Misty looks a little creepy. But once you get to know her, she's actually armless. Ej, no całkiem nieźle sobie tutaj to zrobiła. Dobra, to biureczko i tutaj to miejsce ogarniemy już w kolejnym odcinku. Ja na razie się z wami żegnam, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.